Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony LBK i znajdujemy się ponownie w Valiant Hearts The Great War. Niestety ten greenscreen troszeczkę odwala. Mam nadzieję, że podczas gry już tak nie będzie. Dobra, widzę, że się uspokoił, tak więc kontynuujmy. Skończymy właśnie w tym miejscu. Tak więc wyjdźmy stąd. O nie, cholera. Cofnij się. No jest martwy. Pięknie. Tak. Ogółem dostałem triggera dosyć ostrego. To jest pewne wydarzenie i niestety, ale troszeczkę nie jestem w humorze, bo się wykrzyczałem do mikrofonu jak nie wiem co. No właśnie, to trzeba rozwalić. Dobra, poczekajmy jeszcze. Niech cutscenka minie. Wykrzyczenie się do mikrofonu, po czym usunąłem cały materiał, bo stwierdziłem, że to nie ma sensu. Takie krzyczenie bez... Czy może nie tyle bez powodu, bo powód był, dosyć nawet spory, ale... O, możemy z nim pogadać. O, spację. Okej, coś tam potrzebuje, żeby... Coś tam. Nie wiem do końca co chodzi. Szuka kogoś. Szukają córki. Emil, że poszedł tam do tego. Tutaj szuka też swojego męża. Co pod tamem? A, katedra. Okej, idę mowy front. Dobra, tak więc po prostu się striggerowałem na krzyczenie się do mikrofonu, po czym usunąłem materiał, bo stwierdziłem, że po prostu nie opłaca mi się. Okej, mamy za mało siły jeszcze. Potrzebuję jeszcze trzech ludzi, żeby to przesunąć. Aha, on to chce przesunąć, bo tam jest tunel na dół. Okej, to ja potrzebuję SS, potrzebuję gościu. Czegoś? Aha, potrzebuję wajchy. Dobra, co tam da? Okej, piesku. Iść tu. Lewy alt to był, chyba. Jedynka, piesku idź tam. Jedynka, chodź tu. Alt, jeden. Ha, okej, bo to o to chodziło. Już tam nie mogę. Ej, gościu, przecież tam podrzuciłem to, dobra, mniejsza. Ja chyba, że... idę. Nie, F, nie, spacja. Chwila, tak, to było spacją? Czy ja to uruchomiłem? Nie, okej. Okay. No, ale uruchom to, gościu. Nie, spacją, okej, okay, jedna spacją. Okej. Okay. A tam musi pies wejść, no. Chyba, że muszę zejść tam gdzieś dalej jeszcze. Okej, okay, muszę zejść tutaj najpierw. Tutaj mam jakiś plecaczek. Nie, to są spodnie, okej, okay, spodnie robocze. Chyba, że trochę nie ogarnę, ale może to jest efekt tego, że jestem zmęczony. Okay. Aha, okej, okay, muszę tutaj spuścić. Spuścić to i potem go tutaj wysłać. Okej, okay, tutaj nie. Czyli muszę najpierw to spuścić, dopiero tam możemy, jak tam będziemy, to on dopiero tam wejdzie. Okej, okay, czyli trzeba dwa razy chodzić, no trochę bez sensu w moim odczuciu. Tam jest ogólnie ściana, wiem, wybaczcie, mój błąd. Dobra, idź tam. Ale mógłby tam po prostu pójść na to na dole, jak było. Bez niczego. Jeszcze tak mi się wydaje. Nie, ale... Halo, idź tam, piesku. Okej. Okay. Piesek mu tam może pomoże jakoś. Jak ja mam tam znaleźć coś, co? Nie, to nie. Cholerka. Jak ja mam tam pomóc? Jak ja nie mam żadnej dźwigni jeszcze, ani nic. Może tutaj na dole? Nie, no to jest tylko przejście dla psa. Ja. Okej. Okay. Spacją gdzieś, nic. No jasne, nie mogę nic znaleźć, powiem szczerze. Łyczka, o, może chyba, że tutaj coś. Jest może. Chyba. Nie no, to może mi tylko pomóc zejść. Jak ja mu tam pomóc inaczej? Dobra, chwila, jeszcze poszukajmy tutaj, może coś znajdziemy. Piesek coś tu może? Nie, nic. Nie. Nic. A tutaj jakbyśmy weszli do tego domu? O, tutaj możemy wejść, super. Dobra, wszystko jasne. Powoli mi się wszystko rozjaśnia tutaj przed... Okej, okay, jest dziewczynka, którą mieliśmy znaleźć tam, żeby pomóc tamtym ludziom. Okej,
A była mama, tata? Czy mi się wydaje? W ogóle jak jest tata po francusku? Nie wiem. A, okej, to nie była kascenka, tylko serio ona tak puchała. A jak mam to sporo rozwalić? Nie, okej, nie da rady. Okej, ona sobie wyszła stąd. Więc my teraz spróbujmy. Tędy wyjdzie po prostu. Ta szefa nadal to stoi. Ja bym chciał się dostać do tamtych. Chyba, że pies będzie mógł, co? Tych nożyc. A nie, mogę to w sumie w pożar po prostu rzucić. Coś, żeby się spaliło. Okej, spoko, może być. W takim razie lecimy na górę teraz, dalej. To jest do przecinania drutu, tylko gdzie mi się to może przydać? Tutaj piesek nic nie zrobi, tam się to pali. Kurczę, ciekawe, ciekawe. Nie wiem, jak długo to będę rozwiązywał, ale będzie naprawdę fajnie, myślę. Okej, wchodzisz tu na górę, ziomek. Jak to mam, to nic nie pomoże. Znaczy, ciekawe, jak on się tutaj wespnie. Nie może, no nie może dokładnie. Ja bym spróbował przeciąć? Właśnie. Jest, pięknie. Okej, gościu, uciekamy. Już mamy dwóch załatwionych z głowy. Znaczy, dwie osoby mamy załatwione. Co dalej? Tylko nie wiem, co dalej mam zrobić z tą wajchą, bo nigdzie jej nie mogę znaleźć, niestety. Może gdzieś tam dalej. O, to jest jeszcze gościu, którego trzeba... Ewidentnie... O nie. Ja się udusiłem dymem? A przecież to jest zwykły dym, a nie czad jakiś. Dobra. Dziewczynce się udało. Wujka, piesku, ciągnij go. Dobra, udało się. I on ma wajchę. Nie wchodź tam, gościu. Jedynka, bierz wajchę. Jeszcze. Będzie nam potrzebna. Super, dobra. Czyli mamy już trzeciego gościa załatwionego. Czyli brakuje nam ostatniego. Wow, ej, to jest naprawdę ciekawe. Bo to jest teraz już jest połączone kilka miejsc właśnie z jednym. Spokojnie, gościu, już mamy wajchę, tak więc... Z którą powinniśmy się ją tam dać. Dobra. Jak na dół? Tam tak, jedynkę? Nie, okej, muszę tam jednak zejść. No cóż, szkoda. Ale ważne, że... Jedynka? Już teraz? Dobra. Poszedł? Siedź na piesku, okej. Siedzi. Teraz do góry. I teraz na jedynkę. Nie tutaj na jedynkę, tylko tutaj na jedynkę powinien móc jeszcze iść. Cholerka. Jest, może, okej. Dobra, pięknie. Dobry piesek, oczywiście. No gościu, upychaj tą wajchę i mi to spuść tutaj. Co łaska. Jedynka. Jest kurzy, jedynka. Żeby ten gość nam mógł tutaj pomóc. I teraz mnie tam weź wrzuć. Nie wiem, czy tam coś mogę zrobić, ja poszukam. Zobacz, co mogę. Może jakaś znaćka czy coś. O, jest ten, szafa. Jest mniej znaćka, właśnie, o, super. Stara maszynka do golenia, z tego co widzę. Okej, jedyneczka, proszę, piesku. Opuść mnie. Teraz znowu użyj sobie jedynki, żebyś mógł przejść. W sumie chociaż to nie jest chyba potrzebne, nie? On i tak do nas dołączy. Dobrze myślę. W sumie niepotrzebnie to zrobiłem tak naprawdę. Okej, dawaj tutaj. Pytam ich o pomoc. Czy to wszystko? Czy jeszcze nie? Tam jest jeszcze jakieś dziecko, ale nie mogę mu chyba pomóc już. Okej. Pukamy to, dobra, udało nam się. Czy wystarczyło tam tych trzech facetów? A to z wajchą to po prostu poczułem tylko dlatego, żeby mieć wajchę. Okej, no, ale schodź tu. Halo? O, dziękuję. No i jest piesek, tak jak powiedziałem. Okej, i idziemy śladem Emilio. Już po zbombardowaniu widzę, bo to już nic więcej nie ma. W sensie żadnych bomb, żadne bomby nie latają sobie. Po prostu swobodnie. Słuchajcie, jakieś te krzyki, co jest, piesku? Piesek pobiegł. Emilio potrzebuje pomocy czy coś? Czy Emilio, on miał Emilio na imię? Nie pamiętam. Wow, ale to jest naprawdę fajne. Czy tam może Freddy on miał na imię? Nie pamiętam aktualnie. Okej. O nie, na pieska spadnie. Czy na mnie? A nie, tutaj spada. A, ten generał rzeszy. Okej, co ja mam tutaj zrobić? Pięknie, dobra, załatwię do pieska. Geniusz. Wyrzucę sobie. Ojejku, ups, przepraszam, mój błąd.
fail trochę. Dobra, to już mogę. A nie mogę tego pójść, szkoda. A fajne to jest, mega fajne. Okej, nie wiem dlaczego wtedy tam ten granat. Jedynka. Dobra, dobra. Usunę się od granatu. A nie, ja mogę użyć tutaj tego. Chyba nie, jeszcze chwila. Będę mógł tego używać, okej, super. Oj nie, dobra, mi się zaraz oberwie znowu. Nie, dobra, nie oberwałem się jakimś cudem. Dobra, to jest jedynka. Teraz użyję tego. Oj nie, niedobrze. Wybaczcie, muszę ogarnąć jak to działa. Pierwsze jest do czego? Okej, jedynka, od razu. Chcę, że ten piesek to zrobi. Jak to jest fajne, jak ta gra jest świetna. Znaczy w moim odczuciu, prawda? Jedynka. Wiesz mnie to. Dobra, udało się, zanim cokolwiek zrobił ten gościu. Zgadam, że środkowa jest do tego, żeby właśnie do góry go dać. Nie, okej. To jest ta. Dobra. Teraz trzeba użyć tej. Nie? Masz tej? Dobra, jeszcze raz piesek. O, okej. Już ogarniam to. Następnie to. Nie tak, źle. Nie. Nie dobrze. Tak. Czyli trzy. Tak. Następnie piesek. Jeden. Oj, przepraszam. Wyszedłem z szereg do pulpitu. Jejku, jak to jest genialne. Jednocześnie trzeba tutaj wszystkiego używać. Pamiętać o tym wszystkim. Dobra. Jest, udało się. Nie wybuchnie w końcu. Nareszcie. O, i tak nie wybuchł. No, cholera. I co, teraz będziemy próbować zmiażdżyć? Nie, już myślałem. No, te kolce tam pod tymi, wiecie, i się bałem, że mnie tym zmiażdży. Wow, ale to jest genialne. Nie mogę się od tego derwać, to jest naprawdę świetna gra. To już jest trzeci odcinek, a ja go nagrywam w ciągu chwili dosłownie. O, myślę, że znowu jest cutscenka i... Jak głupi, czekałem, aż się to stanie. O. Znowu mam sterowiec Rzeszy. I znowu mam tego gnoja. No, rzucaj go. A już wiem chyba, gdzie mam ten rzucić. No, dawaj. O, to jest mój, bo to jest nie wypał. Super, okej. Okay. Szybcik. Szybcik, spacja. O cholera, nie tak. Bo on nie wybucha od razu. Błąd, wybaczcie. No i padłem, tak. Bo nic nie mogłem zrobić w sumie. Okej, okay, mamy dwa silniki do zniszczenia, okej. Okay. Ciekawe. Dobra, rzucaj tutaj gościu. Czyli przynajmniej będę miał gdzie uciekać. Okej, tutaj mamy ten, granat. To jest... czasówką. Dobra, wrzuciłem tam na silnik. I silnikowi się zaraz oberwie ładnie. A jeszcze raz gościu, rzuć mi tutaj zniszczony granat. Znaczy nie zniszczony, tylko nie wiem. Okej, mamy to. Tutaj trzeba przerzucić, nie wiem czy nad śmigłem, chyba nad, nie? Czy nie, czy tak wystarczy? Nie, wystarczyło w śmigło walnąć. Okej, okay, się rzucaj we mnie. Dawaj tu, jeszcze raz. Jeszcze. Jest, aż nie wypał. Albo nieodbezpieczony po prostu w sumie bardziej niż nie wypał. Dobra, mamy to. Będzie boom, raczej. Pięknie, porobiony. Spadnie. Chyba tak. O, jeszcze się obrywa Edwardowi chyba, nie? Edward miał na imię. Przecież nie pamiętam. Pieska i tą panią, medyk. Byłem zazwyczaj sterowcem, niestety jak spadną, o nie, jakie... Ojejku, co to się stało, halo, proszę... Panie Greenscreen, proszę... Oj nie, ej, halo, co się nagle stało? Pani kamerko. O, dziękuję. Normalnie... Nie no, coś jest nie tak z nią. Wow, ale coś jej dostała downa po prostu nagle. Wybaczcie. Co się stało, po prostu. To te szumy na cały praktycznie ekran, na cały obszar Greenscreen. 9 miesięcy później, wcześniej. Anna was training to be a veterinarian when the war broke out. The Germans were only 20 miles from Paris when she received a letter from her father. He was in good health, but implored her not to return home to Belgium until the war's end.
patient, however, is not one of Anna's strong suits. Co tam ma się stać? On nie o czymś rzuci, czy coś? Aha, tam widzę jakiś medal albo order, cokolwiek to nie jest. Mamy gołębi pocztowe, okej, okay, nie, coś muszę zrobić, coś muszę wziąć do rzucania. Kamień? Do ogniska? Okej, okay, chyba tak. Przede wszystkim w ten... A, dobra, w tego na razie trafiłem, chciałbym jeszcze w tamty trafić. A w sumie poszło bardzo szybko i łatwo. Fajne to. Kurczę, ten jeszcze ma ten klucz, kupek. Jeden. To mamy to? Okej, okay, to nie wystarczy. Żeby go pokonać. Coś mamy? Nic. Szkoda. Tutaj coś mamy? Jakąś znaczkę? Coś to jest? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Ta bakierka. Okej. Okay. Musimy złapać tak tego gołębia, żeby... Nie wiem, co się z tym kluczem stało. Żeby tutaj do nas spadł? Tak, chyba tak. Tutaj mamy go. Tak, o to chodziło. Dobra, wystarczyło poczekać po prostu. Okej, okay, a co jest na tym balkonie? Czy mogę tam wyjść? Nie, niestety. W takim razie użyjmy klucza już i wyjdźmy. O, to jest dziecko chyba, z którym gadaliśmy. Coś tam jest w lewo, ale znaczy w prawo, ale za chwilkę. O, tutaj mamy papier jakiś, list. Dobra. A, okej, okay, to mnie nie obchodzi jakoś. Znaczy, no dobra, może was obchodzi, a mi nie. Zobaczcie, okej, okay, a, ten gościu. Zabawne w sumie, zabawna nie wiem jak to nazwać. Ikonografika czy jakoś tak? Kurczę, nie mogę sobie znaleźć słowa. Nie wiem co ubram. A jak fajna muzyczka w ogóle, spokojna, sielska, nie? Nieźle, nawet nie wiedziałem szczerze mówiąc, aż tak. Się nie interesowałem wojną. A to mnie nie obchodzi, tak jak trzeba na piechotę biec, tak? Nie może myślę. Aha, muszę znaleźć klucz od tego. Tej wody. Mam kluczyk, super. Bo już to jest niestety klucz X, a nie trójkąt. Żaden z tych na pewno, które są mi potrzebne, nie jest. Jaką muszę pomóc dziecku. Ona mi może da wodę dzięki temu. O, trzeba ją odkazić. A nie, tam trzeba w dół kliknąć. A nie, to strzałkę w dół rzeczywiście. Strzałka w dół. Udało się. Czy mogę dostać butelkę? Dziękuję. Potrzebuję wody. A wodę muszę dostać z kranu, ale nie mam żadnego klucza tego z trójkątnego, okej. Okay. To jest to coś. Właśnie, ten zegarek stłuczony. No ale, panowie, gdzie jest kluczyk odpowiedni? Tutaj potrzebuję kwadrat, okej. Okay. Więc weźmy. Kluczyk, kwadrat. Nie wiem jak to nazwać, klucz francuski i z kwadratem w środku. Ciężko mi to jakoś, nie no, klucz francuski to zupełnie co innego z drugiej strony. Aha, koło, no ale mamy tutaj koło. Halo. Okej, czyli mamy pomóc chyba w reperowaniu, tak? Jak dobrze rozumiem. Okej, no, dawaj tutaj. Dobra, dobra. Nie mamy wody nadal. Brakuje nam tego trójkąta tutaj. A tutaj da się zrobić tego trójkąt. Jejku, jestem głupi. No i pięknie mamy to zrobione. Dobra, jestem debilem po prostu. To jest już w sumie u mnie norma chyba. Jakaś, ale wow, okej. Okay. Prosto w sumie. Jirku, jaka ta gra jest świetna, mimo że z jej prostoty. Jej komizmu, nie? A, teraz będzie przewodzić taksówką żołnierzy. Śmieszne w sumie. Ojejku, przepraszam, to są te szumy cały czas. Najmocniej was naprawdę przepraszam, jest sekundka. Dosłownie sekundkę mi dajcie. O nie, a to są płotki. O nie. O nie, jeszcze kankan. Najgorzej. Wybacz, że to mnie śmieszy po prostu. Z
znowu pod rytm. Niko, to jest świetne po prostu. I mi się japa cieszy po prostu jak debilowi. Jej, to jest genialne. O nie, padnę beczkę? Prawie. A to co to? O nie, czy to jest... Nie jeziorowa będzie, nie? Walc... Jakiś walc? O nie. Czy tam... Jejku, jak to jest ciężkie mimo wszystko, jak się wydaje. O, znowu kankan. Jej, co to było? Jak to jest świetnie zrobione! Ojejku, już mam silnik na wierzchu. To już bardzo niedobrze. O nie! O. Cholera jasna, dobra. To już się robi nieciekawe bardzo. Okej, jest końcówka. Jakie to jest genialne! Jakie to jest piękne i świetne. Ja już tą grę kocham po prostu. Taxis drove all night. Anna was proud to help the soldiers reach the front line. When Anna arrived at her destination, she discovered the horrible truth with her own eyes. A połączenie tego komizmu z tą powagą sytuacji, to jest coś niesamowitego. Jak oni tego dokonali? Nie wiem, ale po prostu piękne dla mnie. Okej, to nic nie mogę zrobić, oczywiście. Nad Marną, ojejku, no to ciekawie. Okej, słyszy wołającego o pomoc. Nie wiem, czy mu pomożemy, raczej nie bardzo. Czy może damy radę? Nie, no dobra, daliśmy mu radę. Gdyby takiego nie było, jednak. Strzałka w dół. O, i teraz mam inną minigierkę. W sensie już nie tylko strzałka w dół, tylko jeszcze inna dochodzi. Dobra, fajnie. Okej. Okay. Nastawię mu nogę? Tak, dokładnie. Nastawiliśmy mu nogę. Teraz bandaż. Prosta minigierka. Jejku, co? Te nóżki też są śmieszne w tej grze. Ale jednocześnie ta gra potrafi połączyć powagę z takim komizmem. To jest genialne dla mnie. Absolutnie jestem z tego dumny. Przegrałem w tą grę oczywiście. Anna devoted herself, body and soul, to healing the wounded and the sick. Every life saved was another small victory over the war. Ona leczy wszystkich, jak widać, i Niemców, i Francuzów też. Mieliśmy obok tych niby zielonych kombinezonach, to byli Niemcy. Że bardziej przypominają mi w tamtych kombinezonach Rosjan. Sowietów, o, może tak. Okej? Okay. Ja mam pomóc? Tam są potrzebujący pomocy. Nie, mamy trzech typów, którzy potrzebują pomocy. Ten jeden tam kuleje chyba. Czy tam brakuje mu wody, czy czegokolwiek. Okej, okay. Nowy dziennik. Cóż to jest? Wow. 7 września, to jest ten nowszy. Mhm. To był Karl, a ten jak ma? Ten ma Emilio w takim razie, tak? Emil. Tak, Emil. Emil, Karl i Freddy chyba. Nieważne, no mniejsza o to. Dobra. Wybaczcie, powoli staram się ostać do tych bohaterów. Przyzwyczaję do nich, a to jest niesamowite. Okej, potrzebujemy piły. Coś musimy mu amputować. Co to jest? Pusto. Tutaj? Ej, tam było coś. Katomba. To pamiętam. To akurat kojarzę. Znaczy, w sensie nie widziałem, że to się tak nazywało. Pielęgniarki to wiem. Okej, mamy piłę. Nie było jakoś trudno ją znaleźć, jak już cudem. Wszystko. Ojejku, to będzie ciężkie. Jak widzicie, znowu został pokazany ten problem tej wojny, nie? Tego, jak bardzo krwawe to wszystko było. Okej. Okay. Teraz piła. A myślałem, że będzie to bardziej krwawo pokazane. Wow, ale jak
bardzo takiego śmiesznego elementu. Przeszliśmy do takiej... Znaczy, do takiej powagi, wow. Do takiego poważnego... Nie, poważnej części gameplayu. Już rozumiem, dlaczego tak bardzo chwalili tą grę. Ten gość powinien zemdleć, bo na żywce jak ktoś... Znaczy, no dobra, był tam Spiritus, tak? Ja sobie to wezmę. A, poczujesz wodę, tak, ziomek? Okej, okay, to dlatego, on był strudzony, po prostu brakowało mu wody. Nie, nie chcę, nie chcę na ciebie gołębia. O, a to jak zejdę? Co tu będzie? Co znajdę? Nie, nic nie widzę, oprócz po prostu syfu i brudu i smrodu. Klikam jeszcze spację na wszelki. O, jest, dobra, karteczka. Czyli tylko to można tutaj było znaleźć. Dobra, co za chwilę. Tutaj krzyżyk mu jest potrzebny. Tam wody potrzebuje. Ten. Potrzebuje bandaża. Dajmy mu bandaż. A okej, okay, ten mamy tylko wodę. O, tutaj mamy krzyż. To weźmy krzyż. Pomóżmy tam temu, który zakopuje. Chciałbym powiedzieć tylko, jak ta gra genialnie przechodzi z takiego... z takiej zabawnej części, jaką był Kankan, do takiej poważnej rzeczy, jaką jest na przykład tej śmierć tych wszystkich żołnierzy. Wybaczcie, ja sobie delikatnie muszę prawić jedną rzecz. Dosłownie to mam sekundkę przerwy tej imersję, ale muszę delikatnie zmienić jedną rzecz tutaj w ustawieniach OBS-a, bo troszeczkę się nieładnie zachowuje w tym momencie. Dobra, aha, jeszcze nadal, coś jest z nimi tak. Ojku, dobry youtuber prowadzący profesjonalny kanał, tak? 0 na 10, dobra. Kontynuujmy. Trzymaj i tak 4 minutki. O, mamy łopatę, która nam się w sumie nie wiem po co przyda. Jeszcze zobaczymy. Nie mam bandaży. Aha, to dlatego nie mogę nic zrobić. Nie mam bandaży, cholerka. Tutaj co mamy? Kolejną znajdźkę. Tutaj mamy tylko tą naszą laskę. Enter F. Spacją nic nie zrobię. Co mogę zrobić przy pomocy... Oj, cholera, co mi teraz wyrzuciło, no? Gra mi wyrzuciło do pulpitu, wybaczcie. Spacją, co możemy zrobić? Okej, okay, nie, tego nie, na razie nie chcę. Może będę mógł wydrążyć gdzieś studnię i nabrać tam wody, co? O, tutaj mam jeszcze znajdźkę, super. Tego nie chcę. Tam potrzebuje gościu podpórki. O właśnie, to mu możemy dać tą laskę właśnie w ramach podpórki. Dobra, to weźmy teraz tą wodę. A to jest zbiornik z wodą, zobaczcie. A tam można jeszcze wejść, okej. Okej, wow. Dobra, powoli zaczynam ogarniać co jak idzie. Tylko muszę jeszcze znaleźć bandaż niestety. Bo nie mamy bandaży totalnie. Znaczy nie bandaż, tylko jej kojarz się nazywa. Tą taką chustę medyczną, nie? Wiecie. Nie wiem jak to się to po prostu nazywa, zapomniałem w tym momencie. Okej. Jejku. Świetna ta gra jest. Mimo swojej prostoty jest absolutnie świetna. To mamy szal. A właśnie, ten szal ma nam pomóc. Dobra, to mamy piłę. Z piłą idziemy tutaj. A najpierw musimy nam zostawić jeszcze butelkę. Czy tak, idziemy tutaj. Tutaj na końcu tego. Nie sprawdzałem tutaj do końca tego wszystkiego. O, tutaj mam jakieś skarpetki, czy kolejna znajdźka. Ostatnia w sumie, nie, przedostatnia. Wszystkiego. Nie, zostaw to tutaj. I zaraz to napełnimy, tylko jeszcze potrzebuję piły na sekundkę. Piła. Czy nie piła może. Okej. No i nie znajdę tutaj wszystkich znajdziek, to jest pełne w tej grze, ale... Ja tutaj nawet chyba nie powinienem komentować nic, bo to jest tak świetne. Tak, dobra, mamy szal. Już szal not paschę. Dobra, koniec żartów. Chciałem troszeczkę tej mniej powagi takiej zrobić, ale jak widzicie, znaczy zrobić. Chciałem tutaj takie trochę zabawne coś wprowadzić, jak zawsze mi nie wyszło. Okej, ale gdzieś tutaj może być jeszcze... Jest, i ostatnia znajdźka. To jest fragment, nie wiem czego w sumie. Lufy zacywiały taki, albo fragment rozbalonego pocisku, nie wiem, nie mam pojęcia. Okej, najpierw tamtego gościa polecę z tą chustą, a potem się tutaj wrócę i do tego gościa z wodą pójdę. Okej, to nie było jakoś specjalnie trudne. Ogólnie tak, to nie jest specjalnie trudne, jest świetna, absolutnie świetna pod względem gameplay, warstwy gameplayowej. Okej, i znowu pomoc? Tak, okej.
tylko tyle? Nie, musiałem nastawić coś. Chyba palec. Okej. Okay. Dobra, czyli ostatnia rzecz, mianowicie ta woda, wow. No jestem zadowolony, mega zadowolony z tej gry. Tak, ja będę ją mega, mega chwalił pewnie przez milion lat jeszcze. A no powiedzcie mi, że nie jest dobra, no powiedzcie mi, że nie jest fajna. Ale trzeba ją przede wszystkim samemu zagrać, żeby zrozumieć. Tak ja mówię, może mój komentarz jest pędy trochę w tej grze. Ok, jeszcze ktoś nam potrzebuje pomocy. I to jest w dole, tak? Jak dobrze rozumiem? Tak, dokładnie. I to już jest Niemiec, widzicie? Właśnie to jest to, o czym mówiłem. Danke. Tak, pomóżmy mu. Skoro możemy. Ok, dać mu pewnie jakąś insulinę, czy inne coś. Albo morfinę? W sumie nie, morfinę to raczej nie. O cholera, wyciągnęliśmy mu teraz łuskę. Nie było rozkrojenia, czyli prawdopodobnie była po prostu bardzo płytko łuska wbita. W sensie nabój, przepraszam, pocisk, nie łuska. Okej, daliśmy mu trochę wody. Teraz pewnie sobie odpocznie tutaj. Przecież nie jest to najlepsze miejsce do odpoczywania. French officers were talking about Belgium. The German army was about to experiment with a new weapon near Ypres. Anna's hometown. Oh, okay. Anna got en route to warn her father about the imminent danger. Reaching the outskirts of the city, Anna was greeted by the screams of sirens. To już tutaj nie wiele zrobię. Moi drodzy. Deadly gas was already here. Moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, że obejrzycie mnie kolejne odcinki z tej gry. Postaram się rzucać codziennie przez ten najbliższy tydzień tutaj, czy ile tam ona po prostu będzie trwała. Postaram się po prostu codziennie mieć te odcinki, żeby były na 21. Wiem SCP, ale SCP potem, ok? Dajmy na razie odejść SCP. Ta gra mnie bardziej wciągnęła. Ta gra jest absolutnie dużo lepsza w moim odczuciu. W sensie takim, że fajnie mi się w nią gra i przyjemniej. Dobra, żegnam się z wami, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.